Hejcia, dzisiejszego vloga zaczynam od nowych pisklaków. Tutaj akurat z rana nam się kluje maluszek, także czekam na malucha. I tutaj już parę maluchów w inkubatorze jest, zaraz Wam je pokazuję. Mam tutaj tak, mieszanka już gotowa i mam tu buraczki, twaróg, skorupki od jajek i cebulę. I idziemy z tym do kurek, zobaczymy, czy im posmakuje. Kurki, jak widzicie, jedzą. Mam nadzieję, że nie smakuje i idziemy zobaczyć, ile mamy jajeczek. Tylko jeszcze się przejdę po podłoczkę, bo zostawiłam ją poza wybiegiem. Zanim jeszcze biorę jajeczka, zajrzę do maluszków. Zobaczcie, tutaj sobie są, mają wodę, mają jedzonko, skaczą sobie radośnie. Tutaj maluszek przyszedł, to będzie kogucik. U świneczek też wszystko jest i u przepióreczek też wszystko jest. Pierwszy gniazdku mamy dwa jajeczka. Tutaj mamy kurkę, która będzie mnie dziobała, ale zajrzymy pod nią. I tu też nic nie mamy. Oj, ale słabo. Dzisiaj mamy tylko dwa jajeczka. I no trochę słabo jak dwa jajeczka, ale mam nadzieję, że jeszcze się dzisiaj złożą. Bo wczoraj też się złożyły trochę po południu. O, ale ja wiem, że to jeszcze nie są te dwa jajeczka końcowe, ponieważ tak jak mówię, wczoraj było strasznie dużo jajeczek po południu, a tylko 3 rano. Zobaczymy, czy chcę im dać taką dużą, żeby się też nauczyły jeść takie właśnie większe rzeczy. Drodzy, jak widzicie, tutaj w odchowalniku są pisklaczki, które sobie schną ładnie. Tutaj jeden zajada. I jak już będą wszystkie, to Wam troszeczkę ponagrywam, bo pokazuję ich Wam tak bliżej, tak po prostu, żebyście je mogli lepiej zobaczyć. Mają takie poidło, bo w sumie się nie utopi. To jest takie bardzo małe poidło. W sensie ja wiem, że ono teraz wydaje się ogromne, ale ono jest normalnie bardzo małe i ma niski poziom wody. W sensie to poidło w ogóle jest świetne, bo inne w ogóle wylewają, ale to już inna sprawa. A tutaj jak widzicie, piskaczek sobie zajada. A my widzimy się później. Moi drodzy, przepiórki mają zmienione poidło. Mój tata zrobił tak, bo im strasznie wylewało. Teraz mają sprzątany dół, bo miały tam dosłownie powódź. I zobaczymy, czy teraz nie będzie wylewało.
Moi drodzy, jak widzicie, przepióreczki są na dworze. Jak widzicie, przede mną jest paczka. I co w tej paczce jest? Są to jajka lęgowe, ale czego to są jajka lęgowe, zaraz wam powiem. Próbujemy ją opakować i zobaczymy, jak jest zapakowane. Bo jestem szczerze ciekawa, jak się pakuje jajka lęgowe. I ojej, ale duża wytłoczka. Wciągamy. Tak, bardzo dobrze, ja nie narzucę. Troszkę i nic. Tutaj sobie zdejmiemy i zobaczymy sobie, jak tam się mają jajeczka. Dobrze, nie troszkę nie liczymy jajeczka. No ale zobaczmy. Ale ładnie zapakowane, naprawdę. Widzicie, są to jajeczka przepiórcze, a konkretnie teksasków. Także mam jajeczka teksasków, je odpakowywuję i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, maluchy jeszcze dzisiaj jajeczka nie dostaną, bo są jeszcze za małe, jeszcze mają zasoby z żółtka. Natomiast chciałam wam je trochę popokazywać, bo są to takie słodziaki. Jak widzicie, kurki chodzą, tam jeszcze jest, idzie, chodzą sobie właśnie po ogródku, ja tutaj mam ziarno, próbuję zasiągnąć do tego kurnika. Idziemy tutaj, próbujemy je jakoś zwabić, trochę mi się tam nasypie może. O, idzie kurka. Zobaczymy. Dobra, dwie przyszły, ale reszta jeszcze się nie wróciła. Dobra, jak widzicie, wszystkie kurki już są w domu, wszyscy na wybiegu i zajadają sobie ziarno. Kureczki. Mam tu pokazać, jak kura zainteresowała się przepióreczkami. Pilnuję jej, żeby nic się nie stało. One tutaj czekają tylko na szybkie umycie klatki. Jesteśmy wieczorem u małych przepiórek i wszystko mają. Tutaj mają jedzonko przystawione. Przepiórki duże, widzę, że zostawiły jajeczko. To je weźmiemy. Miała jajeczko, tam leży, o, tutaj mi kopnęły. Świnki też mają wszystko. A kureczki, jak widzicie, już na grzędach, więc dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, zapraszam do oglądania kolejnych i życzę wam miłego dnia.